Siemano do wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I w dzisiejszym odcinku trafiłem do bardzo mrocznego lasu. Jak widzicie, jest tu totalnie ciemno i nic totalnie, znaczy niewiele widzę. No jest, no po prostu środek nocy. Nawet nie wiem, gdzie jest księżyc, czy on jest po prostu, czy się dopiero noc zaczyna, czy się kończy. Nawet nie widzę księżyca, straszne, ale jestem w jakimś po prostu lesie i nie wiem totalnie, co tu robię. To będę musiał dzisiaj ustalić. Ale zanim jednak rozpoczniemy odcinek, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Zapraszam was we wszystkie linki, które są w opisie, bo tam macie na przykład odnośnik do mojego drugiego kanału, na którym dzisiaj się pojawił fajny film. Znaczy fajny, taki dzisiaj po prostu pojawił się film, okej? Fajne będą się dopiero pojawiać, bo dzisiaj był taki... No możecie pójść zobaczyć, ale ja jakoś mega dumny z niego nie jestem. Ale dobra, nieważne, w każdym razie wszystkie linki w opisie, zapraszam. Dobra, ogarnijmy, co tutaj się dzieje, ponieważ mamy masę drzew i ja za bardzo nie wiem, w którą stronę mam iść. Nie mam totalnie nic ze sobą. Tu jest jakaś tabliczka Killer Forest, ok, czyli las zabójcy, to tak na polski tłumacząc. I teraz musimy ogarnąć... Czy tam... O kurde, co tam jest? Co tam jest? O nie, jak się wystraszyłem. Tam się ktoś wychylił za tego drzewa. Byłem pewien, że widziałem kogoś. Tylko nie wiem, kto to był totalnie. Ale dobra, to jest podejrzane. Wiecie co, ja zacznę od tego, żeby zebrać sobie jakieś drewno może. Bo potrzebuję mieć jakiekolwiek itemy, a jak widzicie, jestem w trochę beznadziejnej sytuacji, bo nie mam totalnie nic, więc dobrze, że mamy tu masę drewna, to sobie ogarniemy. Aha, tu nie sięgnąłem palcem do jedynki. Czy ja tam widziałem... O kurde, jest tam, jest... Nie, on na mnie patrzy, Dobra, słuchajcie, musimy się oddalić gdzieś dalej. Żeby po prostu nie... No, żeby uciec od niego, bo ja nie wiem, kto to jest i co on tu ode mnie chce. W każdym razie musimy ogarnąć, o co chodzi na tej mapie i kim jest ta osoba. Ja z tego, co widziałem, miał jakiś nick... O, jest tam nick Killer. Okej, czyli to jest jego las. Okej, rozumiem. Killer Forest. Teraz mamy Killera, więc to się wszystko jakby nam teraz rozjaśniło. Tylko musimy ogarnąć jeszcze sobie jakiegoś... no, tak... że to ujmę, kobla. Byłoby bardzo miło, gdyby tu się udało gdzieś coś znaleźć, tylko ja nie wiem, czy tu jest w ogóle jakiś... To jest strasznie płaski teren w ogóle, nic nie widzę tutaj jakby żadnego zejścia do podziemi czy coś takiego, a szkoda, więc chyba będziemy musieli się wkopać. O, tu widzę, że jest taki... Tu chyba bazę zrobię, tu sobie zrobię taką bazę, widzicie? To jest to miejsce, w którym po prostu postaram się wkopać na dół i tu po prostu zrobimy sobie cokolwiek. EJ! Nie! Zostaw mnie! O kurde, jak się wystraszyłem! Nie! Co jest? Co on robi? Nie, ja uciekam. Uciekam stąd. Jezu, jak się wystraszyłem go, dlaczego on tak blisko mnie był? Dlaczego od razu na pewno jeszcze z jakimś nożem biega? Nie, ja nie chcę. Dobra, musimy na szybciej, żeby nas nie widział. Więc jestem za drzewem i po prostu musimy się teraz rozejrzeć, gdzie on jest. Żeby wrócić w tamto miejsce, w którym przed chwilą byliśmy, bo chciałbym pójść tam wykopać coś. A jestem teraz w takiej sytuacji, że... O, słyszałem, jak potą rzucił. O nie! Jest na drzewie! Co to ma być? Ała! Nie! Nie! Czym on strzela? Co to jest? Mi to pół HP zadało. Jakie to było silne. Nie chcę się z nim bić. Czekajcie, schowajmy się tu za drzewem. Czy on mnie widział? On mnie widział. Dobra, czekajcie, schowajmy się tu. O, dobra, przebieg. Dobra, wiecie co? Ja mam plan. Wchodzę pod ziemię. Żeby tutaj na razie być bezpiecznym, ogarnijmy sobie jakieś podstawowe narzędzia. Więc ogarnijmy tak, postawmy crafting. On tu gdzieś jest nade mną, Dobra, mam nadzieję, że mnie tu nie zauważy i mogę sobie na spokojnie skraftować kill off i ogarnąć sobie jakieś podstawowe narzędzia, bo totalnie nic nie mamy, a przydałoby się mieć. Dobra, słyszę, że on tam gdzieś łazi nade mną. Tak mi się wydaje, że gdzieś go tam słyszę. Dobra, ogarnijmy sobie kolejny kill off. Dobra. I zróbmy sobie jeszcze siekierę i miecz jakiś, to nam się tyle przyda, więc mamy tak, o idealnie nam starczy na te dwie rzeczy właśnie. Więc robimy tak, mamy to. I robimy w ten sposób, ustawiamy sobie to w ekwipunku, żeby mieć porządek, bo porządek jest ważny. Dobra, i teraz tak, musimy się stąd wydostać jakoś, mam nadzieję, że go tam nie będzie. Mamy jajko też, więc wezmę sobie jajka w drugą rękę, najwyżej mu rzucę w łeb. Dobra, i lecimy do góry, uwaga. Musimy stoczyć... O nie, rzuciłem jajkiem! O, no to już nie mam jajka. Okej, wyjdźmy stąd, nikogo tutaj... O kurde, był tam. Jakąś tabliczkę zostawił. Don't hide? O kurde. Co? Że się nie ukryje? Ja się nie ukryję! Ja się ukryję! Czekajcie, musimy pójść dalej i ogarnąć... ogarnąć jakieś miejsce, w którym będziemy mogli... Nie wiem, jakąś bazę zrobić chwilą. Ja tam miałem takie fajne miejsce, on mnie tam nakrył. To nie jest dobry znak. Dobra, nie szedł za mną. Mam pomysł, wyjdę na drzewo. Wyjdę na drzewo, będę miał może jakiś taki lepszy punkt widokowy na wszystko. I będziemy mogli... albo baza na drzewie. O kurczę, to jest też to. To też by można było zrobić w sumie. I możemy mieć taki punkt widokowy. Dobra, nie widzę na razie go, nie wiem gdzie on jest. A to nie świadczy o niczym dobrym. Z tego powodu, że jak go nie widzę, to może być za mną. A tego też bym nie chciał. Czy ja tu widziałem, że coś rzuciło we mnie? Co to jest? Czy on we mnie rzucił jajkiem i zamienił się w jakiegoś, kurde, nie wiem co to było nawet. Jakiś ogromny golem zombiak, nie wiem co to jest w ogóle. Dobra, uciekamy stąd, uciekamy po tych drzew. Au! O nie, spadłem na dół, ale dobra, to jest ten moment. Czy to jest to miejsce, w którym miałem tą bazę? Tak, to jest to miejsce. To jest to miejsce, dobra, wiecie co robimy? Potrzebujemy żelazo, więc ja w tym momencie robię kamuflaż taki. I schodzimy na dół i szukamy żelaza w takim razie, bo to jest nam teraz mega potrzebne, bo potrzebuję na przykład wiadro by się przydało, przydałoby się też jakieś, nie wiem, liście czy inne takie rzeczy, więc nożyce byśmy musieli mieć, i więc ja... Czy on podpala tam to wszystko teraz w tym momencie? Czy on właśnie podpala mi cały las? Nie, tak być nie może. Dobra, czekajcie, robimy tak, musimy... O kurde. Dobra, zamurowałem, to jest tu totalnie ciemno, nic nie widzę. Ale musimy stąd odejść jakoś, bo on będzie tutaj, on ewidentnie wie, że ja tutaj zlazłem. Czy to jest jakieś jego święte drzewo? No raczej nie, bo by go nie spalił, ale dobra, spalił, więc trudno. Tylko czy tutaj jestem w stanie w ogóle znaleźć jakieś żelazo? Bo tak ogólnie to tu jest tak ciemno, nic nie widzę totalnie. Czy ja mam jasność na maksa? Mam na maksa. Kopię się już trochę i nie mogę nic znaleźć, to jest totalnie pustka. Ja się boję, że ja coś już pominąłem na przykład i tu już na przykład były jakieś żelazo czy jakiś węgiel i nic... Ej, jest żelazo, dobra, mam żelazo, jeszcze tylko węgiel. Aczkolwiek możemy też to przepalić... O nie, on tam jakiś TNT wysadza. Możemy też przepalić to w sumie tym, jak to się nazywa? Drewnem, więc też fajnie. Mamy trochę tego kobla, więc zrobimy sobie na spokojnie jakiś piecyk, więc będzie dobrze, ale potrzebuję jeszcze węgiel. Mam nadzieję, że gdzieś tu węgiel będzie. Proszę, daj mi węgiel, błagam, dajcie mi węgiel. Ja tak bym chciał węgiel teraz, jeszcze bym mógł sobie pochodnie zrobić, to bym cokolwiek widział, jakbym tu miał węgiel. Proszę. Tak mi się marzy węgiel. Czy tu coś jest? Nic nie widzę, totalnie jest tak... Oj, czy to jest węgiel? Tak, jest węgiel, dobra, robię szybko pochodnie w tym... O, w końcu coś widać. Dobra, mamy węgiel, bierzemy go i przepalamy zaraz. O nie, on tam to TNT ciągle, słyszę jak on tam to wysadza, on chce mnie wykurzyć spod ziemi. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby on nas stąd wykurzał, bo on wtedy będzie miał kontrolę nad tym, co nad nami, a tu pod ziemią to jednak troszkę jesteśmy bezpieczniejsi, mam wrażenie. Dobra, zróbmy tak, przepalmy żelazo. Nade mną jest tuż nade mną. I on to TNT wszędzie wysadza, nie, to jest przerażające. Dobra, czekajcie, ile mamy tego? Mamy 10, więc spokojnie zrobimy sobie tak. Zrobimy sobie wiadro, zrobimy sobie nożyce, to jest 5. I dostaniemy nam jeszcze 5, więc zrobimy sobie kilof. Jeszcze jedno żelazo jakbyśmy znaleźli, to już w ogóle byłby koks. To już byśmy mieli w ogóle na drugą siekierę jeszcze. Ale kilof jest potrzebniejszy bardziej, bo siekiery ja tak nie używam w sumie. Więc tak, mamy drugi. Zabierzmy to. I może w tym momencie zróbmy sobie... Tam to podpala wszystko. Zróbmy już sobie ten kill off i spróbujmy się tu gdzieś wykopać jakoś powoli, żeby wyjść stąd. I zaraz się wrócę jeszcze po to żelazo. Więc zróbmy tak i kopmy się do góry, bo nie chcemy się aż tak długo kopać, żeby się gdzieś oddalać. Po prostu wybiegniemy i uciekamy. I w długą od razu, żeby nas nie zauważył. Tylko muszę dostać się do... No najpierw jak się dostanę do tego, do Dirta, to już będzie fajnie. To już będzie dobrze. Tylko gdzie on jest tutaj w tym momencie? Bo ja nie widzę go. O, tam biega, dobra, czyli w dobrą stronę się kopiemy. Fajnie, bo on tu nas nie widzi. Dobra, mamy Dirta już, więc możemy teraz tak wykopać tu. I z tego co wiem, to tego Dirta było tak z warstw, no tak trochę było, więc tu mogę wykopać to. Dobra, i resztę wykopię za chwilę, tylko cofnę się jeszcze po te inne rzeczy, żeby już mieć wszystko. Więc zróbmy tak, okej, bierzmy to. Zostały nam ostatnie 2 do przepalenia, więc tak, robimy tak jak powiedziałem, wiadro, robimy nożyce, bo w ten sposób będziemy mogli sobie ogarnąć jakieś liścia, to nam się przyda na szybki jakiś budulec. Mamy to, bierzemy ten węgiel, bo to już więcej nie przepalimy i już ostatni się przepala. Mamy to, dobra, i bierzemy ten piec i lecimy stąd, wychodzimy, już mam dość tutaj, o nie, on tam jest akurat, on tam jest. Ajajaj, niedobrze, bardzo niedobrze. Ale dobra, czekajcie, przejdziemy tu jakoś może, że jakoś się to uda. Dobra, rozwalamy tu. Dobra, on pobiegł sobie w drugą stronę, dobra, szybko, to jest ten moment, pobiegł sobie gdzieś. To jest ten moment, trzeba teraz wyjść. Okej, wykopaliśmy się. Jest to, mamy tu, bierzemy, zamuruję to, żeby tutaj nie widział nic. O kurde, tam się wszystko pali. Tam się wszystko pali, co on zrobił z tym lasem? Nie, dobra, musimy stąd odejść gdzieś tam dalej, musimy uciec w jakieś miejsce i coś tutaj może uda nam się znaleźć, ale pewności nie mam. W każdym razie... Biegniemy przed siebie. Nie, totalnie, to jest tak dziwny las w ogóle. Na takim płaskim terenie po prostu masa drzew. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie widziałem. No ale dobra, biegniemy po prostu przed siebie. O, tu mamy znowu kurze jajo. Weźmy je. Jest kura też, o fajnie, weźmy, będziemy mieli żarcie. Dobra, ej, co tu jest? Ej, nie, on jest tu! Nie, o nie, tu jest jakiś... Nie, tu jest przepaść jakaś totalna, co to jest za miejsce? Co to jest? Jak przeskoczyłem, jakie ryzyko w ogóle. Dobra, czekajcie, co to jest? To jest jakiś domek? O kurde, on tu był. Czekajcie. Dobra. Ale jazda. Nie, on podpala ten dom. On podpala mi ten dom. Nie, zostaw mnie, wariacie. A! Co ty robisz? Bazuką mi strzela jakąś. Nie. A, nie, proszę zostaw. Ała, proszę, ała, nie rób mi nic, on jest niezniszczalny. Dobra, czekajcie, musimy ogarnąć wodę. Czy tu jest gdzieś woda, czy ja tu jestem w stanie ogarnąć jakkolwiek wodę? Proszę, błagam, potrzebuję wody. Czy tu jest gdzieś jakieś jeziorko, bajorko? Byłoby mi bardzo miło, bo potrzebuję wiadro mieć z wodą. Wtedy bym się czuł o wiele bardziej bezpieczny, gdybym takie coś miał. A teraz, no, jest lipa totalna. Czekaj, tu naprawdę nic nie ma. Czy tu naprawdę jest taka po prostu polana, na której nic nie ma? Co to jest za miejsce? Nie, on mnie goni! Nie, zostaw mnie! Nie, co za wariat to jest, jakiś chory? Ała! Nie, on do mnie strzela, czymś ja nie wiem, co to jest w ogóle. O! Wow, nie. On jakąś bazuką, czy nie wiem co to jest, ale ciągle we mnie nawala. Zostaw mnie, ja nie wiem co to jest za killer w ogóle. Nie, dobra, przechodzimy tu. Czekajcie, ja tam widziałem jakiś balkon taki, widzieliście to tam, bo kurczę, tu, to jest ciekawe miejsce w ogóle. Dobra, ja mam pomysł, robię tak. Ała, prawie zginąłem. Okej, to nie był dobry pomysł. O nie, gdzie ja jestem teraz? O nie, on jest tam na górze. Dobra, kopiemy się tu. Ja muszę stąd wyjść jakoś. Więc bierzemy, tak, robimy. Muruję to teraz za sobą, bierzemy pochodnie w drugą łapę i kopiemy się dalej. I teraz tak, tutaj na bok, tu coś było. Ja, może to być jakaś kluczowa rzecz związana właśnie tutaj z tym całym miejscem. Patrzcie, tu wychodzę. O, jest! Widzicie to? To jest tutaj gdzieś, kurczę, troszkę obok, więc możemy zrobić tak. I jestem tutaj teraz. I uwaga, co to jest za miejsce? Co to są wieśniaki? Czy to jest dom wieśniaków po prostu? Co jest grane? O co tu chodzi? Czy to jest jakaś... Co jest? Co wy tu robicie? Co to ma być w ogóle za miejsce? Ja nie rozumiem tego. Dobra, gdzie jest ten killer? Nie ma go nigdzie. Dobra, czy... On gdzieś kopie. On gdzieś buduje. Gdzie on jest? Słyszałem go. A! Nie! Zostaw mnie! Zginąłem. Dobra widzowie, no niestety nie udało nam się tego przetrwać. Zabił nas ten killer, ja nie wiem totalnie o co chodziło w tej mapie. Była ona totalnie straszna. No ale dobra, na dzisiaj to tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pozdro. Pa, pa.